Dzień dobry. Witam Was po długiej przerwie na moim kanale na YouTubie. Mirka Pasikonik z Życia Wyjęte, zmieniłam teraz nazwę. I dzisiaj filmik o rzece Iławce, o której już nieraz wspominałam. Z hangarów na rzekę Iławkę wpływa się przyjemnie. Płynie się przyjemnie i leniwie wręcz nawet, bo rzeka ma słaby nurt, ale zaraz napotyka się most drogowy i jazd spiętrzony, trzeba sobie z tym poradzić. Jazd pokonaliśmy tym prostym urządzeniem, przewożąc nasze trzy kajaki poprzez odcinek niedostępny na rzece Iławce. Bo on przeważa, ten plecak, trzeba poprawić. A to już zabytkowy trójprzęsłowy most kolejowy, wiadukt raczej poprawnie brzmi, oddany do użytku w drugiej połowie XIX wieku na rzece Iławce oczywiście. A tu mamy pokazane, jak wygląda trasa zaraz za mostem. To jest lipcowa trasa na Iławce. No taki, jak ja mówiłam w tamtym roku, bigos z Rogatka, to w tej chwili jest za mostem na Iławce, w Iławie. Taka zagęszczona ta Iławka jest właśnie teraz bliżej. Tam w tym roku była przed Dziarnami taka zagęszczona, trudno było płynąć. A w tym roku, o pokaż. No właśnie, takie coś. A tu nam wody Iławki się rozszerzyły i podążamy w kierunku jeziora Iławskiego. No i tam będziemy odwiedzać wyspę na tym jeziorze. Obok nas wyspa bez nazwy, ale to nie jest na jeziorze Jeziorak, tylko na jeziorze Iławskim. Zaraz tu wejdziemy i będziemy eksplorować. Ku przygodzie na wyspie dzikiej, bardzo dzikiej, pierwszy raz odkrytej, właśnie niecywilizowanej. Jakieś różne rzeczy tutaj można znaleźć, ale na początku to właśnie jajko, to może pterodaktyla jajko. Naprawdę nie jest małe. Jest już rozbite, to pewnie wyszedł mały pterodaktylek. I pierwsze kroki na wyspie bez nazwy. W poszukiwaniu śladów bytności człowieka. Albo niebytności. A tu jest nawet fajne miejsce. O, tu jest super miejsce. Naprawdę. Trzeba by było wrzucić po plecak, bo tu nawet można usiąść i zjeść na przykład. I tak oto eksplorowaliśmy nową poznaną wyspę bez nazwy. Po raz pierwszy zastanawialiśmy się też, jaką nazwę by nadać tej wyspie. Posililiśmy się co nieco, a także poprzytulaliśmy się do buków, ponieważ pozwalają przezwyciężyć własną nieśmiałość, słabość i wspomagają koncentrację. No i tak po przezwyciężeniu własnych słabości udaliśmy się na ponowną drogę kajakami do miejsca Dziarny. To był nasz cel, most na rzece w miejscowości Dziarny. I tam czekała na nas mama Martyny i Ani. Jesteśmy na moście w Dziarnach, nie? Przy moście w Dziarnach dopłynęliśmy. Spotkanie rodzinne nawet, można powiedzieć. Hello Martyna! Hello Martyna! To dlatego tak załogi chciały dopłynąć. Wycieczka kajakowa z Iławy, rzeką Iławką, do miejscowości Dziarny trwała około 5 godzin. Płynęliśmy z nurtem rzeki i pod prąd, znaczy w tą i z powrotem płynęliśmy rzeką. Łącznie pokonaliśmy około 18 km. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, a oglądającym za uwagę. Pozdrawiam!